Hello! Z tej strony Arowlen. Witam Was w drugim poradniku na moim kanale. Co dzisiaj będziemy robić? Otóż, jak zapewne widzicie w tytule, dzisiaj pokażę Wam, jak zwiększyć saldo naszego konta w grze. Tak, wiele osób mnie o to prosiło, gdyż widzieliście, że mam dodane pieniążki na poradniku z dźwiękami maszyn. Więc co, do roboty. Zaczynamy karierę. Działa także na grze swobodnej, więc spokojnie. Do wyboru, do koloru. Zaczynamy. Ja użyłem nowego profilu, żeby Wam to na spokojnie pokazać, nie tracąc żadnego save'a. To będzie nam do tego potrzebne. Oczywiście PF, czyli symulator farmy. No i Cheat Engine, tak, taki programik, który możecie sobie pobrać, wstępując w Google tam Cheat Engine, i jest on oczywiście darmowy i pozwoli na odpowiednie modyfikacje pieniędzy na naszym koncie. Więc jesteśmy w grze, mamy wczesną wiosnę i 20 tysięcy euro. Więc zapamiętujemy tą liczbę. Oczywiście u Was ta liczba pieniędzy będzie inna, jeśli będziecie to robić na już zaczętych Waszych karierach, czy tam grze swobodnej. Ale ja specjalnie założyłem nowy profil z nowym save'em, żeby bez problemu to pokazać. Więc teraz widzimy się na moim pulpicie, gdzie pokazuję, jak te pieniądze dodać. Okej, jesteśmy już na pulpicie i zaczynamy główną część naszego poradnika. Pamiętajcie, aby gry nie wyłączać, tylko przełączyć się Windows Key albo Alt Tabem, ponieważ inaczej Cheat Engine nam jej nie wykryje. Więc klikamy Start, wpisujemy Cheat Engine i go wybieramy. Nie będę tłumaczył, jak go, tak jak mówiłem, nie będę tłumaczył, jak go pobrać, zainstalować i tak dalej. Wydaje mi się to bez sensu, więc skupię się na głównej części. Klikamy tutaj ten przycisk, ten tak tutaj. Wybieramy proces Land with X, klikamy Open, Confirmation. Load the associated table. No. Co to jest? U Was tego nie będzie. U mnie jest to ze względu na to, że bawiłem się troszkę przedtem, zanim nagrałem poradnik i zapisałem pewną tabelę, która teraz chce się ładować przy wczytywaniu procesu gry. Pokażę Wam to jednak od początku co i jak, więc jej nie wczytuję. I wpisujemy tutaj wartość naszego konta. U mnie jest to 20 tysięcy. Pamiętajcie, żeby nie robić żadnych przerw, tak jak w grze, tylko wszystko pisać jednym ciągiem. Ponieważ gdy zrobimy przerwę i klikniemy First Scan, wyskakuje nam taki oto błąd. Więc to, wpisujemy bez przerwy żadnej, tak? Pamiętajcie o tym. Klikamy First Scan. Ok. Mamy tutaj mnóstwo pozycji o wartości 20 tysięcy. Nas interesuje tylko ten zielony na samej górze. Więc zaznaczamy go, klikamy strzałeczkę, zaznaczamy okienko Active, klikamy prawej myszy i wybieramy Change this record value i wpisujemy tutaj kwotę, jaką chcemy mieć na naszym koncie. Ja dopiszę 0, kliknę OK i to już jest dodane do naszego konta. Więc teraz widzimy się w grze i pokażę Wam, że to działa. OK, jesteśmy w grze. Jak widzicie, saldo naszego konta się zmieniło. Widać to doskonale w prawym dolnym rogu. Mamy teraz 200 tysięcy euro. I to pokazuje, że to działa. Tak, to działa. I od teraz możecie sobie dodawać pieniążki, kiedy tylko będziecie chcieli i ile będziecie chcieli.
choć ja osobiście odradzam. Z tego względu, że psujecie sobie rozgrywkę, bo to jest naprawdę frajda zdobywać kolejne fundusze, zarabiając u sąsiadów, czy po prostu mieć zyski z własnego konta i własnych praw. Więc to by było na tyle. Aha, i jeszcze jedno. Tam nie pokazałem tego, ale gdy już dodacie pieniądze w Cheat Engine i zrobiliście wszystko tak, jak tam pokazywałem na poradniku, możecie go wyłączyć, a gdy ten będzie pytał o zapisanie pewnych tabeli, kliknijcie nie, ponieważ to i tak się nie sprawdzi, bo po dodaniu pieniędzy cały atrybut tego by po prostu nie działał. Więc to by było na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie, a tymczasem zapraszam do 7. odcinka Let's Play z symulatora farmy 2014, który zadebiutuje w sobotę albo w niedzielę w godzinach popołudniowych. I myślę, że będziecie zadowoleni. Tymczasem życzę, aby Wam się wszystko udało w tych eksperymentach z saldem. Zachęcam, aby jednak nie cheatować. I więc się żegnam z Wami. Dzięki za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Cześć!